Halo? No, masz go, tego spadkobiercę? Ach, to pan, panie Marson. Dzień dobry, jak się pan czuje? Poczuję się znacznie lepiej, gdy skończy się ten cały interes i podpisana zostanie umowa sprzedaży. Gdzie do diabła się podziewasz? Jestem w Barkstadt. Balet? Co? Co na miłość boską tam wyrabiasz? Wygląda na to, że Hans Wollerberg przyjeżdżał tędy kilkanaście lat temu. Skoro go tam już nie ma, więc nie masz po co się tam włóczyć. Słyszę, co pan mówi. Mam słuszne powody, by twierdzić, że Hans Wollerberg nadal żyje. W międzyczasie staram się zebrać o nim dodatkowe informacje od ludzi, którzy go znali. Dokąd jedziesz dalej? Nie jestem jeszcze pewna. Nie brzmisz, jakbyś wiedziała za dużo, Kate. Potrzebuję trochę czasu, pani Marson. Czas to coś, czego nie masz. Informuj mnie. Hej, tam, na łodzi! Guten Tag, schöne mademoiselle! Mój mąż mówi, witam młodą damę. Chce pani z nami porozmawiać? Nazywam się Kate Walker. Jestem prawnikiem i dowodzę tym pociągiem. To jest dla mnie całkiem nowa sytuacja. Prawnik? Dobra praca. Zarabia dużo pieniążków. Dużo? Dużo nie. Tak bym tego nie nazwała. Ale raczej nie mogę narzekać. Bywa gorzej. Prawnik zawsze chce dużo pieniążków. Czy możemy zmienić temat? Nie mam ochoty o tym rozmawiać. Jesteście z Barkstadt? Nie. To tak jak ja. Ptaki właśnie przelatują. Utknęłam tu z powodu mojego pociągu. Kleine Puskereisen mit uns, no? Co on powiedział? Pociąg kaput. Masz mało szczęścia. Mamy mały problem z pociągiem. Jest jakby zepsuty. Muszę go koniecznie zabrać ze stacji. Czy moglibyście podholować go barką pod mur? Śluza zamknięta, barka blokowana. A gdyby śluza była otwarta, to podholowalibyście wtedy mój pociąg? Por qué no? Marmony vor das Werk. Da, to możliwe. Mój mąż mówi. My pomożemy, ty dasz nam pieniążki. Tak? Ile chcecie? Cinquante. On chce $150. $150? Nie mam aż tyle. Nie ma pieniążków, nie ma barki. Zapłacę wam 75. Nie, $125. Wykluczone. $100 i ani centa więcej. Zgoda, masz barkę za $100. Wspaniale. Teraz się nie ruszajcie. Wrócę z pieniędzmi tak szybko, jak to możliwe. Zostawię was. Nie będę wam już więcej przeszkadzać. Do widzenia!
Przepraszam, profesorze. Profesorze, proszę wybaczyć, że znów pana niepokoję. Profesorze, mam tu dla pana coś, co z pewnością pana zainteresuje. Proszę spojrzeć. A co my tu mamy? Figurkę mamuta. Ależ to lalka Hansa, nieprawdaż? Tak. Z pewnością. O mój Boże! Trzymam ją w dłoni, więc ona istnieje, naprawdę istnieje. Jak się pani udał? Proszę wybaczyć, jestem do głębi poruszony. Jak pan widzi, pana Hans i mój spadkobierca Wollarbergów to ta sama osoba. A to niesamowite, po tych wszystkich latach. No nie wiem, jak pani dziękować, moja droga. Nie traćmy czasu. Śpieszę do laboratorium, muszę to dokładnie zbadać. Czy mogę na chwilę pożyczyć pani skarb? No cóż właściwie. Ale bez obaw. Będę traktował go z należytą troską. Jednak muszę go zbadać. Jest dla mnie ogromnie ważne, by już dzisiejszego popołudnia poprowadzić wykład na temat tego obiektu. Pani udział jest konieczny, jeśli jest pani zainteresowana Hansem Wollarbergiem. Tak pan sądzi? Oczywiście. Proszę podać mi swój numer telefonu. Zadzwonię przed rozpoczęciem wykładu. Figurkę zwrócę pani po jego zakończeniu. Ma pani moje słowo. Na razie nie potrzebuję tego. Przepraszam, że przeszkadzam. Czym mogę służyć, panienko? Gdzie mogę znaleźć winorośle Sauvignon? Nie ma ich, to pewne. Nie wiem, o czym pani mówi. To towar z Amazonii. Wie pan, jak na kogoś, kto nie wie nic o tej roślinie, wydaje się być pan bardzo dobrze poinformowany o tajemniczym kraju pochodzenia tej rośliny. Och, Amazonę, Peru, Papua, Nowa Gwinea, dla mnie to wszystko jedno. Muszę iść do pracy. Poczekaj, nie odchodź. Wiesz co, chyba nie był ze mną całkiem szczery.
Panie zawiadowcu, przepraszam, ale znów potrzebna mi pańska pomoc. Nie widzi pani, że jestem bardzo, ale to bardzo zajęty? Nie. Co? Jestem doprawdy bardzo zajęty. Ale dobrze, już dobrze. Poświęcę pani chwilę mojego czasu. Szukam pewnej soczystej jagody. Nie wie pan, gdzie mogłabym ją znaleźć? Proszę pani, na stacji nie ma żadnych jagód Savignon, ani nawet winorośli Savignon. Zabawne, że pan o tym wspomina. To dokładnie to, czego szukam. Winorośl Savignon. Savignon, malinki, porzeczki. Dla mnie wszystkie są takie same. Nie hodujemy tu żadnej z nich. Wie pan, przeczytałam bardzo ciekawą książkę, w której piszą, że rzadka winorośl Savignon jest tak naprawdę kultywowana tutaj, w samej słynnej ptaszarni Uniwersytetu Bergstadt. No, skoro tak napisano w książce, to... Proszę nie wierzyć w to, co pani czyta. Nie wiem, jak to się dzieje, ale nie wydaje mi się, żeby mówił mi pan prawdę. Co to ma znaczyć? Nic nie wiem. Skąd mam wiedzieć, gdzie można znaleźć to głupie wino? Proszę iść porozmawiać z profesorem, jak on się nazywa, Ponsem, paleontologiem. Ale to pan zawiaduje tą stacją i to pan powinien wiedzieć o tym najlepiej ze wszystkich. Nikt mi nic nie mówi, nic nie wiem. Proszę iść porozmawiać z tym staruchem z włosami w nosie. Nie będę już panu więcej przeszkadzać, panie zawiadowco. Witam w Bergstadt, panienko. Co chciałaby pani wiedzieć? Czy nie orientuje się pan, gdzie w Bergstadt przechowywane są rośliny Savignon? A dlaczego myśli pani, że tu są? Przeczytałam o tym w bibliotece. Proszę pójść do zawiadowcy. Jeśli taki krzew tu jest, on będzie wiedział lepiej niż ktokolwiek inny. Ależ on właśnie przysłał mnie do pana. Wydawało mi się to dziwne, ale on stanowczo polecił zapytać paleontologa. Pan jest tu jedynym paleontologiem, nieprawdaż? A tak, tak, rzeczywiście. Cóż za dziwne zachowanie. Cóż, myślę, że się pomylił, to wszystko. Nikt mi tu o niczym nie mówi. Być może warto spytać rektorów, w końcu oni kierują uniwersytetem. W porządku, dziękuję. Zostawię pana w spokoju. Mam nadzieję, że za bardzo nie przeszkodziłam. Słucham. Ach, skądże? Nie, moje dziecko.
Panowie, wybaczcie, że znowu was niepokoję, ale mamy mały problem. Mały problem? Mały problem? Każdy tu ma teraz małe problemy. Każdy sam się nimi zajmuje i nikt nie powstrzymuje globu od jego ruchu wirowego. Ani pociągów z opuszczania stacji. Czy jesteście pewni, że w Barkstadt nie ma roślin Savignon z Amazonii? Właśnie rozmawiałam z zawiadowcą stacji i paleontologiem, a to, co mi powiedzieli, niezbyt mnie przekonało, że tu ich nie ma. Jesteśmy zgodni co do tego. W Barkstadt nie rosną żadne rośliny Savignon. Zrozum, panienko, że winorośl Savignon z Amazonii to rzadki krzew, który wymaga specjalnych warunków dla wzrostu. To prawda. Warunki, w których trudno ją rozmnażać. Uwierz mi. Trudno, ale nie niemożliwie. Na szczęście nasz ogród okazał się odpowiedni. Wasz ogród? Więc w Barkstadt znajduje się ogród? Ogród? No, jeśli jakiś miałby być, to taki malutki ogrodzik za stacją. Ale nasz zawiadowca byłby z niego bardzo dumny. Z pewnością bardzo by o niego dbał. Wszystko rosłoby wspaniale, gdybyśmy byli w stanie go w ogóle uprawiać. A to wszystko zależałoby od jego zdolności ogrodniczych. Bylibyśmy z niego dumni i nie zapomnielibyśmy, jaką rolę odegrałby w tym paleontolog. Co w ogóle ma z tym wspólnego paleontolog? Proszę pomyśleć, jak bez niego i jego laboratorium moglibyśmy robić wino? To byłoby doprawdy, koledzy, dobre wino, prawda? Och tak, rozkoszny środek na zapomnienie długich godzin znoju i naszej ogromnej odpowiedzialności. Co rok z niecierpliwością czekalibyśmy na nadejście noworocznej produkcji. Jeśli was dobrze zrozumiałam, to w Barkstadt faktycznie rosną rośliny Savignon. Są uprawiane w ogrodzie za stacją, następnie przerabiane na wino przez troskliwego paleontologa, aż w końcu przyjemność picia należy do was. Jeśli się nie mylę, panowie, to macie tutaj małą, nielegalną wytwórnię. Panienko, doprawdy wyciągasz pochopne wnioski. Nigdy tego nie powiedzieliśmy. Wcale tego nie mówiliśmy. Mówimy w trybie przypuszczającym. Wiesz, używamy jeżeli i gdyby. Więc co by było, gdybym miała takie przeczucie? Jeżeli tak, to musiałabyś to zatrzymać dla siebie, oczywiście. Tak, gdybyś była tak miła i zatrzymała to w tajemnicy, to byłoby tylko małe, lokalne zmartwienie produkujące zaledwie kilka butelek co rok. Tak jest. Żaden tam interes w wersji grande. W przeciwnym razie należałoby nas ukarać, więc moglibyśmy liczyć na twoją dyskrecję, prawda? Nie martwcie się, nie mam zamiaru mieszać się w cokolwiek. Pewni żeglarze zgodzili się odholować pociąg, ale nie mam pieniędzy, by im za to zapłacić. Zastanawiałam się, czy nie moglibyście mnie jakoś wspomóc na chwilę. Mogłabym zapracować na te pieniądze. Proszę poczekać, panienko. Musimy zająć się analizą zagadnienia. To prawda. Musimy zająć się tym zagadnieniem sami. Należy podjąć kolegialną decyzję. Mam nadzieję, że nie zniechęcamy tym panienki. Dlaczego nie? Jeśli pozbędziemy się pociągu. Daj słowo, że to dobry pomysł. Co macie na myśli, panowie? Zapewne po swoim przyjeździe zauważyła pani wspaniałą estradę zdobiącą główny plac uniwersytetu. Unikalny obiekt rzemiosła mechaniki, który od dawna nie działa. Niestety. Doprawdy nasze wspomnienia pięknych melodii są nadal jak żywe. Jesteśmy gotowi zaproponować pani nagrodę finansową za ponowne jej uruchomienie. Z przyjemnością. Co mam zrobić? Niestety, moja droga, czas i rdza zebrały swoje żniwo na tym uniwersytecie, a naszym automatom brakuje sprężyn. Ha, ha, ha! Ho, 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 ho! Więc będziesz musiała być pomysłowa.
Prawdę mówiąc, w Barkstadt jest wiele skomplikowanych urządzeń, ale chyba zgubiliśmy instrukcje dotyczące ich działania. Jednak twój pociąg to wyjątkowo pomysłowy wynalazek, więc skomplikowane urządzenia nie powinny być ci obce, prawda? Co więcej, liczymy na twoją pomysłowość, panienko. Mam nadzieję, że okaże się godna waszego zaufania, panowie. Więc, moi drodzy koledzy, kolejna gładko rozstrzygnięta sprawa uniwersytetu. Siedzimy tu zajęci ciągłym gadaniem. Spójrzcie na zegar. Czas na herbatę. Już? Doprawdy, ale już ten czas leci. Bardzo dziękujemy, panienko, za tę uroczą wizytę. I ja dziękuję, panowie. Tędy nie przejdę. Panie zawiadowco, przepraszam, ale znów potrzebna mi pańska pomoc. Nie widzi pani, że jestem bardzo, ale to bardzo zajęty? Nie. Co? Jestem doprawdy bardzo zajęty. Ale dobrze, już dobrze. Poświęcę pani chwilę mojego czasu. Nie będę już panu więcej przeszkadzać, panie zawiadowco. Witam w Barkstadt, panienko.
Panie zawiadowco, przepraszam, ale znów potrzebna mi pańska pomoc. Nie widzi pani, że jestem bardzo, ale to bardzo zajęty? Nie. Co? Jestem doprawdy bardzo zajęty. Ale dobrze, już dobrze. Poświęcę pani chwilę mojego czasu. Stroił pan sobie ze mnie żarty. Bardzo dobrze pan wiedział, że winorośl Sauvignon rośnie w ogrodzie na stacji. Nie, nie, wcale nie. Nigdy nie widziałem tych pani chwastów w Sauvignon. Proszę nie kłamać. Wiem o tym. Pan i rektorzy są w zmowie, a laboratorium profesora zamieniło się w destylarnię. Macie tutaj miłą, malutką bimbrownię na boku. Bimbrownię? Chyba posunęła się pani za daleko. To tylko malutka produkcyjka na boku, to wszystko. Tylko dla nas, naprawdę. Powinniście się wstydzić. Nie martwicie się o reputację tego wspaniałego uniwersytetu. Trzeba poinformować o tym władzę. Ale my nie zrobiliśmy nic złego, to nie jest zbrodnia. Proszę otworzyć bramę do ogrodu. Oczywiście, no problemo, natychmiast, panienko.